Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nietypowo zaczynam, bo jestem przy komputerze. Właśnie zamówiłam dla Gucia z Waszego polecenia preparat Body Strong. Polecaliście mi go ze strąki Flower Fish. I jeszcze zamówiłam liście migdałecznika. Też Wam w sumie pokażę. Tak, liście migdałecznika. Myślę, że dla Gucia na pewno się przydadzą na poprawę zdrowia. On sobie tutaj leży na grzałce. I nie wiem, kiedy przyjdzie do mnie zamówienie, bo zrobiłam je dopiero dzisiaj, więc na pewno jak do mnie dojdzie, to nagram Wam unboxing paczki. Tak, w takim stanie są jego płetwy aktualnie. Tutaj tą ogonową to sami widzicie, że ma urwaną, no bo mu się urwała zaczynie, a tu powoli mu się goi. Ale zamówienie już zrobione, więc jak dojdzie do mnie za parę dni, chociaż nie wiem w sumie ile będzie szło, no to mam nadzieję, że mu pomoże coś. Dzisiaj jest chyba szósty lub siódmy dzień po wypadku Gucia. W tytule filmiku będziecie mieli, bo już nie pamiętam. I to chyba już będzie ostatni odcinek z tej serii, bo nie wiem czy zauważyliście, ale zrobiłam taką, w sumie z tego wyszła taka seria, że codziennie Wam nagrywałam odcinek, jak on do siebie dochodzi. Oczywiście jeszcze całkowicie do siebie nie doszedł, ale raczej zanudziłabym Was, gdybym codziennie nagrywała takie filmiki. Dlatego myślę, że ta seria już dobiega końca i to będzie teraz ostatni odcinek. Oczywiście nadal będą filmiki na kanale, tylko po prostu no już nie takie po kolei codzienne. Gucie tam widzi siebie w odbiciu. Złości się chyba na mnie, bo mu to światło też świeci, dlatego się denerwuje. A tak to wszystko chyba bez zmian. Miejmy nadzieję, że wróci do zdrowia. A jeszcze go może zaraz nakarmię, ale nie wiem, czy będę Wam to nagrywać. Witam Was już w siódmym dniu po wyskoczeniu z akwarium mojego bojownika. Czyli można powiedzieć już, że Gustaw przeżył tydzień po swoim wypadku. No bo dzisiaj jest siódmy dzień, pokażę Wam w jakim jest stanie. Widzicie tutaj jego płetwy. Widzę, że znowu muszę chyba dolać wodę do akwarium. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej. Znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o tutaj zrastanie się tych płetw, bo widzę, że już ma mniejszą tą ranę. To poszarpanie. Teraz chyba widać dokładnie. I jeszcze może dam mu jeść na koniec. Tu mam dla niego dwie karmy. Ja ostatnio jadę tą karmę. Jeszcze zgaszę mu światło, zdejmę pokrywę i dam mu jeść. Gucie już dostał swoją kolację. I jeszcze co Wam chcę ważnego powiedzieć, to zauważyłam, że u Guciowi wrócił już bardzo apetyt. Bo na początku, po tym zdarzeniu, on naprawdę bardzo mało jadł i jak mu wsypywałam karmę, to zjadał dosłownie dwa granulki i więcej w ogóle nie chciał. A teraz normalnie mu wsypuję i zjada, więc... I od razu już chętnie też przypływa na to jedzenie, jak mu wsypuję.
A wtedy no, wyglądało to tak, że rzeczywiście bardzo mało, bardzo też miał mały apetyt po tym, co się stało, ale już widzę, że apetyt też mu wraca.